WUKA to akronim, który został po raz pierwszy użyty przez amerykańskich strategów wojskowych po to, by opisać rzeczywistość, która miała miejsce na świecie po okresie zimnej wojny. WUKA to cztery słowa. Pierwsze słowo to volatility, czyli zmienność. Drugie słowo uncertainty, czyli niepewność. Trzecie słowo to complexity, czyli złożoność. I czwarte słowo ambiguity, czyli niejednoznaczność. Mimo że słowa te zostały pierwszy raz użyte jeszcze w XX wieku, właśnie po okresie zimnej wojny, mają bardzo duże znaczenie i wykorzystywane są właśnie po to, żeby identyfikować i określać świat biznesowy. Obecna rzeczywistość biznesowa to przecież nic innego jak właśnie zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Ta rzeczywistość biznesowa stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnych menadżerów, którzy muszą wyjść ze własnej strefy komfortu, którzy muszą stale się uczyć i obserwować, co niesie rzeczywistość, a równocześnie pełni sił zapału i motywacji wewnętrznej przekazywać działania na swój zespół. Jak to osiągnąć? Okazuje się, że tak jak mamy cztery słowa WUKA, które określają rzeczywistość, są cztery słowa również na te same litery, czyli V, U, C i A, które mogą pokazywać, jak reagować, jak powinni reagować menadżerowie. I to pierwsze słowo to słowo vision, czyli wizja. Jeśli menadżer ma konkretną wizję, dokąd chce dojść, jaki jest cel jego działania, a niekoniecznie konkretna strategia, która może być elastyczna, ponieważ czynniki niepewności, zmienności sprawiają, że strategię czasami trzeba będzie zmieniać. Ale jeśli menadżer jest taką latarnią, do której właśnie statek ma dopłynąć, do portu ma dopłynąć i wie, gdzie jest ten port, czyli wizja jest nadrzędnym elementem, który wpływa na to, żeby ta skuteczność menadżerska faktycznie owocowała mimo zmienności środowiska. Drugi element to jest understanding, czyli zrozumienie i zaakceptowanie tego, że zmiana jest czymś naturalnym, ale równocześnie wsłuchiwanie się w moich ludzi, równocześnie obserwowanie ich wątpliwości i zaspokajanie ich potrzeb dotyczących wiedzy i informacji, nawet jeśli ta wiedza i informacje nie są takie oczywiste. Moja rola jako menadżera to być pewnym tego, dokąd chcemy zmierzać, co chcemy osiągnąć i jasne określanie tego moim podwładnym. Aktualne otoczenie biznesowe i świat biznesu to właśnie świat WUKA, czyli świat zmienności, niepewności, złożoności oraz niejednoznaczności. Taki świat stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnych menadżerów, którzy muszą stale rozwijać swoje kompetencje, którzy muszą wychodzić spoza własnej strefy komfortu, a otwartość na zmiany i zarażanie tą otwartością do zmiany poprzez pracę zespołu powinno być naturalną kompetencją. Okazuje się, że tak jak mamy te cztery litery, które określają rzeczywistość, tą rzeczywistość zmienną, elastyczną, tak również są cztery litery, które wskazują dla menadżerów pewną drogę. Pierwsza litera również V, która określa vision, czyli wizję. Jeśli menadżer ma wizję, dokąd zmierza organizacja, wie, jaki jest punkt krytyczny, do którego chcemy dojść, to nawet jeśli jest na morzu pewna burza i strategię musimy trochę odmienić, ale wiemy, do którego portu płyniemy i menadżer jest taką latarnią, która wskazuje ten kierunek, to mamy większą szansę na to, żeby sobie poradzić z tą zmiennością otoczenia. Druga litera, litera U, odnosi się do understanding, czyli zrozumienia. Menadżer musi w pełni rozumieć to otoczenie, które jest niepewne, ale również obserwować to, co się dzieje i reagować na te czynniki zewnętrzne przy jednoczesnym zrozumieniu i akceptacji pewnego rodzaju obaw swoich pracowników. Moją rolą jest być trochę ostoją jako menadżer dla moich podwładnych, po to, żeby im pokazywać, że pewność siebie przy jednoczesnej otwartości na tę zmianę jest czymś naturalnym. Trzecia litera, litera C, czyli clarity, czyli jasność. W momencie, kiedy mamy złożoność po stronie świata WUKA, czyli bardzo dużo różnych informacji, bardzo dużo czynników, które wpływają na decyzje, które musimy podjąć, to jasne i konkretne, rzeczowe komunikowanie się z moimi podwładnymi i okazywanie tego, czego ja faktycznie od nich oczekuję, jest podstawą zarządzania.
Transparentność komunikacyjna jest czymś, co w świecie WUKA jest bardzo istotne z poziomu menadżera do podwładnych. I ostatnia litera, litera A, która odnosi się w świecie WUKA do niejednoznaczności, tutaj powinna się odnosić do agility, czyli do zwinności w zarządzaniu. Ta zwinność w zarządzaniu polega na tym, że ja reaguję bezpośrednio na to, co przynosi rzeczywistość. Nie spędzam długich godzin na różnych naradach, na przygotowywaniu długotrwałych strategii, tylko raczej jestem otwarty na testowanie przy równoczesnym popełnianiu błędów, ale faktyczne działanie, które ma mnie przybliżyć do osiągnięcia sukcesu. W czasach WUKA skuteczny menadżer powinien pamiętać o tym, że ludzie, jego podwładni, wierzą w to, co są w stanie zrozumieć, a zatem w transparentnej komunikacji powinien jak najczęściej posługiwać się konkretnymi danymi, faktami, liczbami, po to, żeby jego podwładni mógł wierzyć. Wysoka orientacja na ludzi przy jednoczesnej wysokiej orientacji na zadania oraz pełnego zrozumienia dla zmienności świata jest kluczem do sukcesu.